Od kilku tygodni Starostwo Powiatowe w Ostródzie systematycznie przenosi dokumenty oraz wyposażenie z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 19A do nowej siedziby na terenie dawnych Białych Koszar. W związku z przeprowadzką w dniu 23 i 24 sierpnia mieszkańcy powiatu, którzy będą chcieli załatwić swoje sprawy w starostwie, będą mieli znacznie utrudnione zadanie. Te dwa dni. To nie jest do końca, że nie będzie urząd działał. Urząd działał, działa i działać będzie w tym, że my musimy przenieść centralę telefoniczną. Musimy urządzić wszystko tak, żeby z dniem, z poniedziałkiem kolejnego tygodnia było jasne i czytelne to, że tam już w tamtym miejscu jesteśmy, że zostało wszystko przeniesione i że musimy szybko i my, i petenci się jakby w tym wszystkim znaleźć. Na pracowników oraz petentów, którzy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu, czekać będą zdecydowanie większe pomieszczenia, które byłyby w pełni komfortowe, gdyby do nowej siedziby Starostwo Powiatowe wprowadzało się z nowymi meblami. Przenosimy się na starych meblach. Nie mamy. Ja przepraszam z tego miejsca, chciałem wszystkich przeprosić za to, że będziemy jeszcze pracować na starych meblach. Może to nie będzie wyglądało tak, jakby się chciało. Chciałby się godnie przyjąć, ale najważniejszy jest petent i ten petent będzie tam przyjęty. Na remont i wyposażenie koszarowca na nową siedzibę Starostwo Powiatowe w Ostródzie przeznaczyło kwotę ponad 10 milionów złotych. Suma ta ma ulec zmianie dzięki dodatkowemu projektowi unijnemu, o którym poinformujemy Państwa w następnym wydaniu wiadomości. Od 27 sierpnia petenci sami będą mogli ocenić, czy warto było przeznaczyć takie środki na budynek przy ulicy Jana III Sobieskiego 5.